Witam serdecznie. Zapraszam na filmik, na którym przedstawię, jak wykonać makijaż na modelce. Moja modelka, Sara, ma oczy stosunkowo małe, blisko osadzone, także będziemy starały się je odsunąć optycznie od środkowej części twarzy, a także lekko je powiększyć. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszamy. Zapraszamy do oglądania. Makijaż twarzy rozpoczęłyśmy od wkrepania delikatnego kremu, lekko nawilżającego, z wysokim filtrem. Teraz rozprowadzimy podkład, taki specjalistyczny dla młodej cery, poniżej 20 roku życia, podkład dr Irena Eris, fluid antybakteryjny, kolor odcień 02, naturalny. I podkład rozprowadzam opuszkami palców. Taką minimalną ilość, ponieważ Sara ma dosyć ładną tutaj cerę, bez wielkich niedoskonałości. Również rozprowadzam podkład odrobinę na szyi, a także nie zapominam o linii żuchwy, aby nie była odcięta maska. Czoło, powieki. Podkład mamy rozprowadzony. Teraz kamuflażem odrobinę rozświetlę twarz Sary. Takim najjaśniejszym kamuflażem z paletki Kryolana. Ponieważ Sara ma dosyć drobną twarz i rozświetlimy tutaj odrobinę na nosie. A także łuk kupidyna dla powiększenia optycznego ust. I odrobinę na czole. Tak jak był w strefie T. Teraz kolejny puder. Puder sypki. Matująco odbijające światło z Vipery. Odsypuję troszeczkę na nakrętkę. I szerszym pędzelkiem nabieram puder, szczepuję i aplikuję na twarz. Na powiece mamy rozprowadzony podkład. Teraz nałożymy bazę podcień wodoodporną z Gosza. Ta baza jest w takim pisaku, ma lekko fioletowy kolor, także najpierw rozprowadzam ją na powiece. Spójrz do góry. A teraz jeszcze dodatkowo rozetrę palcem. Patrz na dół. I rozcieram tą bazę wszędzie tam, gdzie ją wcześniej rozprowadziłam, lekko wyciągam ją ku górze, troszeczkę do wewnętrznego kącika oka, spójrz do góry sobie i trochę jeszcze na powiece dolnej. Teraz przystępujemy do makijażu oka. Makijaż oka rozpoczynam paletką cieni Flormar, cienia seria Pretty, takie piękne orzeźwiające kolory, to jest PO41. I najpierw użyję tego jasnego, żółtego cienia, cytrynowego. Ten jasny, żółty cień rozprowadzam od wewnętrznej strony oka na powiece ruchomej, takim szerszym pędzelkiem. I rozcieram go tak od wewnętrznej strony, prawie na całej powiece ruchomej. Ruchem dociskającym, aby cień ładnie nam się połączył z bazą. Tym samym kolorem podkreślę również powiekę dolną. Spójrz do góry. Powieka dolna. Również od wewnętrznej części oka. Spójrz na dół. Cały czas taki ruch właśnie dociskający. Sięgam po kolejny kolor. Tak jak widać tutaj na pomalowanym oku. Piękny, oranżowy. Również z tej samej paletki. Spójrz na dół. I ten cień nakładam również ten sam ruch, czyli dociskający. Również powieka ruchoma. Lekko tym cieniem wyjeżdżam również na powiekę, na część powieki nieruchomej, ponieważ Sara przy otwartych oczach twierdzi, że makijaż jest mało wyraźny, także trochę musimy go tutaj zaakcentować. I na razie aplikuję go pionowo, czyli na kształt takiego paska. Za chwilę jeszcze wszystko rozetrę. Cały czas makijaż porównuję. Staram się, aby były symetryczne. Z pomarańczem należy, z tym koralem w zasadzie należy uważać, ponieważ bardzo łatwo przesadzić z jego intensywnością, dlatego na razie tyle nam wystarczy. Zawsze możemy go dołożyć. I sięgam po kolejny kolor, trzeci, również z tej samej paletki. I jest to kolor taki zielony, powiedziałabym nawet kaki, czyli zieleń przełamana brązem. Jest to cień również perłowy. Perłowy, satynowy to nie jest taka wściekła perła, bardzo delikatna. I ten cień aplikuję na górnej powiece od zewnętrznej strony. Na delikatny kształt litery V bądź bumeranga, jak to woli określenia. Ale od zewnętrznej strony i staram się makijaż oka, po prostu oczy optycznie odciągnąć od nosa. A także staram się lekko zewnętrzny kącik oka podnieść ku górze. Pędzelkiem najeżdżam również na odrobinę na linię rzęs. Czyli tak typowo właśnie w literę V będzie zaaplikowany ten zielony cień. I rozcieram go. Rozcieram go ku górze. I odrobinę go w zasadzie mieszam z tym cieniem pomarańczowym, intensywnym. Cały makijaż bardzo energetyzujący, sam raz dla takiej młodej osoby przed 20. I na lata myślę, że odpowiedni. Na letnie imprezy takie coś soczyste. Cały czas ten cień rozcieram. Patrz na dół. Rozcieram i w kierunku ku górze go aplikuję. Podkreślam teraz dolną powiekę tymi samymi cieniami. Rozpoczynam od cienia zielonego, tylko kaki. Pędzelkiem króciutkim, grubiutkim, ponieważ tym mi będzie tutaj najłatwiej wszędzie dojechać. I ten zielony cień aplikuję na prawie 3/5 długości oka. Sięgam teraz po ten cień pomarańczowy. Jego aplikuję w środkowej części. Teraz tutaj dokładam. Konieczne również jest użycie białego cienia. Biały cień, który optycznie również powiększy oczy, oddali je od wewnętrznej, od nosa. Biały cień w kąciku wewnętrznym oraz pod brwią. Teraz wydaje się on intensywny, ale on odrobinę zawsze się jeszcze rozetrze. Najeżdżam białym cieniem także na powiekę ruchomą od wewnętrznej części, ale w takiej małej ilości. Spójrz starunia do góry, która również tutaj na powiece dolnej. I teraz sięgam po czarną kredkę. Czarna, wodoodporna kredka, miękka. Ja mam akurat kredkę z Gosza. Narysuję linię na powiece górnej. Patrz na dół, tak. Patrz na dół, bo mi zamknięte oczy. Rozpoczynam rysowanie kreski od zewnętrznej strony. I właśnie od tej zewnętrznej strony kreska jest lekko skierowana również ku górze. Jest ona także z tej strony grubsza, a im bliżej wewnętrznego kącika oka, kreska jest coraz cieńsza, bardzo delikatna. Służy tylko optycznemu zagęszczeniu rzęs. Otwórz oczy i patrz na dół, patrz na dół. Czyli delikatna kreska, czarną, miękką, wodoodporną kredką. Kreska również na powiece dolnej, patrz do góry, tak? Na powiece dolnej, od wewnętrznej strony, od zewnętrznej strony, przepraszam. Może być również lekko w linii wodnej, ale kreskę czarną rysuję trochę dalej niż do połowy oka. Natomiast od wewnętrznej strony aplikuję rysuję kreskę białą, kredką białą, kredka z Virtuala akurat. Tylko tutaj dla wewnętrznej części oka. Wykonturowałyśmy twarz brązerem z L'Oreala. Rzęsy wytuszowałyśmy również L'Oreal, mascara Volume Million Lashes w kolorze czarnym. Usta najpierw podkreśliłyśmy konturówką, obrysowałyśmy kontury warg, a następnie pomalowałyśmy pomadką z Vipery. Taki piękny oranżowy kolor. Makijaż przy zamkniętych oczach prezentuje się następująco. Zamknij proszę modelko oczy. Taki bardzo orzeźwiający makijaż, dzienno-wieczorowy, sam raz na letnie upalne dni. Dziękujemy bardzo za uwagę i pozdrawiamy. Pa, pa!